każdej uczelni kształci się kilkanaście tysięcy osób. To przedstawiciele 140 krajów świata. Już niebawem wśród nich będzie kolejny Polak. Jakub niedawno dowiedział się, że dostał się na studia w Harvardzkiej Szkole Biznesu. Długo nie mógł uwierzyć w swój sukces. Dopiero kiedy wysłali mi już taki oficjalny tam list drogą taką zwykłej poczty, to był ten moment, kiedy wreszcie zdałem sobie sprawę, że to się udało. Rekrutacja nie była jednak prosta. Najpierw Kuba wysłał CV, essay, dwie rekomendacje, przeszedł testy językowe i dopiero po takiej wstępnej selekcji został zaproszony na rozmowę. Interwiu tak naprawdę dość krótki, bo półgodzinny, ale powiedział, że bardzo wyczerpujący. Jest taki nawał pytań, którymi strzelają panie z dwóch stron na zmianę. Koszt studiów Jakuba to 120 tysięcy dolarów, czyli blisko 400 tysięcy złotych za 2 lata nauki. O studiowaniu na Harvardzie marzy też Mateusz. To laureat konkursu Droga na Harvard. Chciałby tam studiować, bo jak mówi, to wielka zawodowa szansa. Wierzę, że tam można zdobyć przede wszystkim fantastyczne doświadczenie, które potem można wykorzystać w różnych zresztą bardzo dziedzinach. Ja chciałbym w przyszłości na pewno wrócić do Polski i pracować tutaj, ale wierzę, że warto najpierw zdobyć takie doświadczenie na światowym poziomie. Celem konkursu Droga na Harvard jest uświadamianie młodym Polakom, że studia na tak prestiżowej uczelni są możliwe. Dotychczas w konkursie wzięło już udział 3000 osób. Z naszych 80 laureatów może 30 już aplikowało na te uczelnie i 7 się dostało na Harvard, 7 się dostało na różne szkoły Harvardu, na Yale, na Georgetown. Na Harvardzie nie istnieją ani bariery kulturowe, ani finansowe. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, a jest wyjątkowo zdolny, to koszt studiów może pokryć uczelnia. Jak ktoś jest przyjmowany na studia magisterskie czy na studia doktoranckie, to jeśli to nie jest syn Gatesa, to ta osoba będzie miała w pełni zapłacone wszystkie koszty związane ze studiowaniem. Można tam spotkać nie tylko polskich studentów, ale też naukowców. W moim kółku naukowców mamy naukowców ze wszystkich regionów świata, dużo z Europy, ale też z Azji i ze Stanów Zjednoczonych. Uczelnia kusi studentów nie tylko prestiżem i szansą na zdobycie dobrej pracy, ale też wieloma innymi udogodnieniami. Studenci mają tutaj możliwość samodzielnego korzystania z profesjonalnego teleskopu, zwanego teleskopem Kleja. Jest to szansa na spojrzenie na świat z zupełnie innej perspektywy. Perspektywy, która dla wielu wydaje się nieosiągalna. W rzeczywistości wystarczy wiedza i determinacja. Monika Borkowska, Polonia 24.